odwiedził całą Skandynawię, jeździ konno i aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej. Oto Robert, mężczyzna z pasją i świetny gospodarz, u którego wszystko lśni. Czy znajdzie kobietę, o którą zadba równie mocno? Mam na imię Robert, 32 lata. Jestem spontaniczny, pracowity i odważny. Gospodarstwo prowadzę razem z rodzicami. Posiadam 75 krów dojnych. Cześć. Cześć. Marta. Robert. Ale w przestrzeni to jest wszystko twoje? No tak jakoś wyszło. Powiem ci, że wygląda to imponująco. Tutaj główna atrakcja jest tego gospodarstwa koniki, tak? Akurat trochę jeździmy. Tylko go nie ma, kurczę. Nie ma go. Pasie się na ręce. Może go zobaczyć, tak. Starszy wyprowadził. Jesteśmy dumni z niego, że potrafi tę gospodarkę prowadzić mechanizacja. To była jego oczko, bo maszyny u niego muszą być zadbane przede wszystkim. I lubuje się w tym. Jak coś robię, to chcę to zrobić, że tak powiem, najlepiej jak potrafię. Może do przesady też jestem takim chłopakiem, który lubi mieć wszystko poukładane. No. Spore. I czysto bardzo. Wy trójkę wszystko jesteście w stanie zrobić? Tak, to tylko się wydaje, że to jest jakieś takie duże, ale tutaj tej pracy jest niewiele, znikoma ilość. No nie wygląda to tak, powiem ci szczerze. No a jak masz wolny czas dla siebie, to co lubisz robić? Jak już nie skończy się praca? To znaczy, to może bardziej takie prace społeczne. Jestem ochotnikiem, strażakiem. Tato mnie jest, dziadek był. I pociągnęło też w tym kierunku. No piękny ten wóz. No dobra, czy jesteś strażakiem, rolnikiem? No i co, tylko żony brakuje? No tak na to wygląda. Ja bym była bardzo zadowolona, żeby ona tutaj przyszła. No i byśmy tu jakoś razem pracowali. Szukam dziewczyny, z którą można było spędzić resztę życia. A jak ona powinna być? Przede wszystkim delikatna, która potrafi jakoś tam zauroczyć, że będzie to przyciąganie. Takiej normalnej dziewczyny, takiej do życia szukam. Energicznej, pewnej też siebie, żeby po prostu się spełniała tutaj na wsi. Przede wszystkim musi lubić wieś. Marzysz o założeniu rodziny? Chyba tak, już dorosłem do tego, najwyższa pora chyba. A jak sobie wyobrażasz wasze wspólne życie tutaj we dwójkę? Powiem tak, słodko by było. Słodko by było. No, było jakieś zadowolenie z tego, że można z kimś porozmawiać tak od serca. Ktoś porozmawia, ktoś doradzi, ktoś, że tak powiem, zrozumie problemy. On jest w takim wieku, że już powinien się ożenić, no i czekamy na tę dziewczynę, żeby jak najszybciej znalazł, no i radość, żeby była. No jak, a wierzysz w to, że to jest możliwe? Trzeba wierzyć, no, żeby człowiek nie wierzył, to by jego życie takie było bezcelowe. Marzenia kiedyś się spełnią. Jeżeli jesteś spontaniczna, odważna, napisz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zauroczył cię Robert? Wypełnij zgłoszenie na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl oraz wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Robert.